чего, Амират? Вот и рулятах. Witajcie, nazywam się Samotędrowcem, a to jest kolejny odcinek Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i moi drodzy, kontynuując naszą przygodę, zajmiemy się właśnie kolejnym zadaniem pobocznym, nawiedzony dom. Jakby się może tutaj eliksirów troszkę przyrządzamy, które właśnie mogą nam się przydać. No dobra, chyba wystarczy ten, który zrobiłem. I możemy się teraz udać do tego nawiedzonego domu. Więc to jest ten nawiedzony dom. Cały dom się trzęsie, ale gdyby to był jakiś upiór, już bym mnie zaatakował. No właśnie. To troszkę podejrzany na swój sposób. O. To już magiczne, bo tutaj jakieś kurcze drzewo z podwórka tutaj się chce dostać. No dziwne, dziwne. Najwyraźniej mieszkańcy uciekli stąd w pośpiechu. Ktoś rozsypał sól. Pewnie, żeby odpędzić upiory. Bezsensowny zabobon. No proszę. No właśnie. Zabobony. Jakieś są. No i zawsze tutaj ich sobie... Przez to pęknięcie przedostaje się powietrze. Coś tam jest. No właśnie, te wiśniacy głównie przez zabobony sobie pogarszają tę sprawę. Z upiorami i potworami. A wtedy Wiedźmin ma jeszcze więcej do zrobienia. Od dawna nikogo tu nie było. Wygląda na dziennik. Jest korzeń żadnej zwyczajnej rośliny. Musi być magiczny. Żywiołak ziemi. I to dość potężny. Jest gdzieś głębiej. Muszę jakoś otworzyć przejście. Czy to nie jest żaden duch, tylko po prostu golem? O, pewnie jakiś mag go zostawił. Żadnej zwyczajnej rośliny. Musi być magiczny. No i pewnie jakiś mag go zostawił tutaj, kiedy tutaj mieszkał. A golem tutaj po prostu został. Się
To chyba powinno wystarczyć. Ja się ogólnie na innego stwora przygotowałem. Z magicznych okowów. Jeszcze parę dni zacząłby pustoszyć okolice. A no widzisz, czyli w odpowiednim czasie tutaj dotarliśmy. To chyba mamy zniszczyć, tak? Art. No i proszę, żywiołek się uwolnił, a my oczywiście go zabijemy. Dzięki temu olejowi, który mamy na mieczu, nie powinien stanowić wyzwania żadnego. Okej, czas wracać, odebrać nagrodę. Od właśnie tego szlachcica, który nam to zlecenie zlecił. Okej, rynek. Tam będzie najbliżej do naszego zleceniodawcy. Białowłosy, tylko spójrz tutaj! Coś mi na nieludzia wyglądasz. Szukaj swoich zamorami. Kręcisz Riwski Włóczęgo? Tak? Nie powinno być więcej problemów z tym domem. Mały remont i można się wprowadzać. Naprawdę? W takim razie cena posiadłości właśnie skoczyła w górę. Co tam się właściwie działo? W podziemiach był uwięziony żywiołak ziemi, który próbował się wydostać i przy okazji prawie zburzył dom. To dużo lepsze niż duchy. A te podziemia da się jakoś, bo ja wiem, umeblować? Trudno powiedzieć. No zobaczymy. Ach tak, twoja nagroda. Proszę. Lumpen proletariusz. Turned in.